Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj ostatni dzień miesiąca. Miesiąc maj dobiega końca, kochani, co oznacza tylko jedno, że czas na ulubieńców. Szczerze mówiąc, nie wiedziałam, jakie produkty Wam w tym miesiącu pokazać. Wybrałam zaledwie kilka, większość jest z kolorówki. Z pielęgnacji są zaledwie trzy produkty. Ale po prostu pokażę Wam produkty, które rzeczywiście w tym miesiącu używałam najczęściej, które też były odkryciem tego miesiąca. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie te produkty, to zapraszam do oglądania dalej. I dobra, zaczniemy od tej pielęgnacji, bo tych produktów mam najmniej, tak jak mówiłam. Pierwszy produkt, słuchajcie, to jest pianka, którą już bardzo dobrze znacie, ona już na moim kanale się pojawiała. Ordinary Sauce. Jest to pianka o zapachu mięty i drzewa herbacianego. Słuchajcie, zapach obłędny. Ja te pianki już używałam, już Wam nieraz mówiłam, że one są fantastyczne. I ostatnio właśnie natrafiłam znowu na promocję. One normalnie kosztują 3 funty. Natomiast, pomimo tego, że kosztują 3 funty, są mega, mega wydajne. Więc uważam, że akurat te 3 funty to nie jest jakoś zbyt dużo, jak na piankę, która jest tak wydajna. Tym bardziej, że ja używałam różnego rodzaju już inne pianki i mogę coś na ten temat powiedzieć. Natomiast często można te pianki trafić w promocji za funt 50, właśnie na tą piankę natrafiłam za funt 50, a tego zapachu jeszcze nigdy nie miałam. Słuchajcie, po prostu zapach jest obłędny, przepięknie pachnie, ja akurat miętę bardzo lubię, więc mi ten zapach nie przeszkadza. Generalnie tak, zapach jest taki bardzo orzeźwiający, aż tak mam wrażenie, że aż tutaj wszystko mi odblokowywuje nos i w ogóle. Zapach boski, pod prysznicem, po prostu cała łazienka potem pachnie. Ja się też czuję taka świeża, taka taki chłód to też daje w sumie, mogę powiedzieć, bo taka się czuję, wiecie, od razu tak rzeźko się czuję, więc naprawdę jestem w szoku, bo inne pianki aż tak nie działały jak ta. Także naprawdę super, oczywiście nie przesusza mojej skóry, świetnie się sprawdza, dobrze się pieni. Tak jak wcześniej używałam inne pianki, to one, jeżeli chodzi o pienienie, nie bardzo. Natomiast ta się świetnie pieni, nie trzeba jej dużo używać. Jak wiecie, ja używam myjki pod prysznicem, więc ona się świetnie sprawdza do tego. I naprawdę jest mega fajna, ten zapach jest obłędny. Zresztą ja wszystkie zapachy tej pianki lubię. Dobra, dalej mam krem z ziai nawilżająco matujący 25+. Ja o tym kremie Wam mówiłam, wspominałam, zresztą on już na moim kanale się pojawił nieraz, bo ja już go kiedyś używałam i Wam mówiłam, że on jest rewelacyjnym kremem, jak dla mnie, uwielbiam go, na pewno do niego wrócę, właśnie wróciłam. Jeżeli widzieliście haul zakupowy z apteki, to wiecie, że go właśnie zakupiłam i jakiś czas temu zaczęłam go używać. No po prostu słuchajcie, on jest świetny, naprawdę. Standardowo 50 ml. Jest takim dosyć gęstym kremem, ale lekkim. Ma przyjemny zapach, taki delikatny. Zresztą ten zapach, ja już Wam mówiłam nieraz, on mi się kojarzy. O, tu mi się aż. On mi się kojarzy z kosmetykami, które kiedyś używała moja babcia, generalnie. Ale to miły zapach jest, naprawdę. Krem sam w sobie świetnie działa, bardzo dobrze nawilża moją skórę, matuje też na wiele, wiele godzin, naprawdę. Ja już wielokrotnie używałam kremów matujących na dzień, bo ja takie kremy właśnie na dzień lubię. I powiem Wam, że tego kremu jeszcze żaden krem nie przebił, naprawdę, jeżeli chodzi o długość tego matu na twarzy, tak? Jeżeli oczywiście nie robię makijażu, a w tym sensie mi chodzi. Więc naprawdę ja ten krem po prostu uwielbiam, on świetnie działa, jest lekkim kremem, szybko się wchłania, nie zostawia żadnej powłoki na twarzy tłustej, czego ja, jak wiecie, nie lubię. Naprawdę super, jest jeszcze jeden taki krem 25+, wygładzający, więc myślę, że może na niego też się skuszę, ale ten to jest mój ulubieniec i na pewno jeszcze nieraz do niego wrócę, bo naprawdę myślę, że warto. I kolejny krem to już jest akurat nowość, dla mnie nowość. Jest to Ziaja krem ogórek, cera tłusta mieszana normalna. Ten krem też widzieliście już w holu. Ja go tak naprawdę pierwszy raz zaczęłam używać. On jest spory, bo on ma 100 ml, czyli tak jakby dwa razy ten. Ja go, słuchajcie, kupiłam tak po prostu na przetestowanie, wiecie, że ja lubię testować nowe kosmetyki i kupiłam go z myślą, żeby to był krem na noc, bo ja nie lubię, ja wiem, że są kremy, które teraz można stosować i na dzień, i na noc, zwłaszcza Bielenda, zauważyłam, ma takie kremy dzień i noc, natomiast ja jednak wolę mieć inny krem na dzień, inny krem na noc. Na noc wolę bardziej taki nawilżająco, mocno nawilżający właśnie, jakiś regenerujący, coś takiego, natomiast na dzień właśnie matujący bardziej. I co my tutaj mamy napisane?
że jest to nawilżający krem z wyciągiem z miąższu ogórka oraz witaminą A, E i prowitaminą B5. Wpływa normalizująco na pracę gruczołów łojowych, aktywnie nawilża skórę i działa kojąco na podrażnienia, delikatnie rozjaśnia na skórek. Jeżeli chodzi o ten krem, też jest gęsty. Pachnie rzeczywiście ogórkiem. Zapach ma naprawdę przyjemny, ale zapach się nie utrzymuje na twarzy. Szybko się wchłania, jest kremem lekkim, wystarczy odrobinę go nałożyć na twarz. Szybko się wchłania, nie zostawia żadnej tłustej powłoki i rzeczywiście działa, bardzo dobrze nawilża tą skórę. Rzeczywiście to wydzielanie sebum jest zredukowane, bo jak ja się rano budzę, to nie mam, tak jak ja to mówię, wysmarowanej twarzy jakby olejem. Także rzeczywiście to działa. Tutaj jeszcze było napisane, że nawilża skórę to tak jak najbardziej. Działa kojąco na podrażnienia. Też zauważyłam, że jeżeli mam jakieś tam podrażnienia na skórze, to rzeczywiście ten krem powoduje, że on tak jakby koi to wszystko i to się szybciej goi też przez to. I delikatnie rozjaśnia na skórek. No tego tutaj nie zauważyłam, ale generalnie sam krem w sobie jest naprawdę super. Ja na pewno po niego jeszcze sięgnę. Jestem ciekawa, na ile mi starczy ten krem, bo on jest naprawdę spory i nie trzeba go wiele używać, ale naprawdę ja jestem zadowolona. Oczekiwania, które ja miałam wobec tego kremu, jak najbardziej spełnione, więc jestem zadowolona. I to były trzy produkty z pielęgnacji, teraz przejdziemy do kolorówki. Pierwszy produkt z kolorówki, który chcę Wam pokazać, to jest puder. Myślę, że zapomniany puder, jeżeli chodzi o mnie przynajmniej. Kiedyś był to mój ulubieniec, tak naprawdę to był jedyny puder, który używałam, był świetny. I cały czas mam do niego sentyment, cały czas w mojej toaletce jest i ostatnio zaczęłam go z powrotem używać i cały czas praktycznie przez cały miesiąc maj używałam go non-stop. A mowa tutaj o Rimmel Stay Matte. Puder, który jest naprawdę świetny, ja go mam oczywiście w odcieniu 001 transparentny. Chociaż on tak nie wygląda na transparentny, ale rzeczywiście, o widzicie, tak go używam, że aż się dno już pojawiło. Puder, tak jak mówię, kiedyś go używałam non stop, to był jedyny puder, który ja miałam. Potem zaczęłam kombinować, odkrywać nowe pudry, ale do tego jednak mam sentyment, mogę powiedzieć. I mam go w swojej toaletce, ostatnio właśnie zaczęłam go używać. Puder jest naprawdę świetny, matuje twarz, utrwala makijaż. I powiem Wam szczerze, że pomimo tego, że już odkryłam dużo różnych pudrów, dobrych, gorszych, to tak naprawdę ten jest naprawdę mega świetny, bo on utrwala ten makijaż i ta twarz jest zmatowiona przez wiele, wiele godzin. Naprawdę, miałam też pudry, które były dużo gorsze od tego, także wróciłam do mojego pudru ulubionego, mogę powiedzieć, i cały czas go przez miesiąc maj używałam. Dalej, bronzer Essence. Znacie go, widzieliście, Sun Club Matte Bronzing Powder. Ja mam ten do skóry jasnej, czyli dla blondynek, chociaż on w kamerze wygląda bardzo ciemno, ale nie jest taki. 01 Natural. On jest mega duży. Ja nagrałam test trzech produktów Essence na kanale. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam do obejrzenia. Bronzer sprawdza się u mnie świetnie. Jest to naprawdę produkt taki, który ja chciałam mieć, jakby tak można powiedzieć, który ja właśnie lubię takie. Też z Lovely ta jedna czekoladka jest bardzo podobna do tego, bo też jest taka delikatna. Ja już Wam mówiłam nieraz, że ja, jeżeli chodzi o bronzery, lubię efekt delikatny, żeby był ta twarz była wykonturowana, ale nie jakoś bardzo mocno. Mi się mega podoba, jak ktoś ma bardzo mocno tą twarz wykonturowaną, natomiast u mnie samej, no niestety nie. Dlatego szukam jakiegoś bronzera delikatnego. Ten właśnie taki jest. Najlepsze jest to, że nie robi plam. Możemy go ładnie wyblendować, potem ładnie to wszystko poprawić. Także naprawdę ja jestem mega zadowolona z tego produktu. Mam nadzieję, że mi starczy na długo, bo jest naprawdę mega duży. I tak jak mówiłam, w teście, według mnie, pachnie cynamonem. Naprawdę. Ale naprawdę, produkt świetny. Ja go z czystym sercem polecam. Kolejny produkt to też jest marka Essence i to jest korektor Camouflage Plus Matte Concealer i tego produktu też był test na żywo. Jest to wodoodporny korektor, który ma nam zakryć tatuaże. Ja tego nie wiem, czy zakrywa tatuaże. Jeżeli chodzi o sińce pod oczami, które ja posiadam, bo mam no niestety strasznie jasną karnację i sińce pod oczami mam. Już praktycznie odkąd pamiętam, więc lubię, jak one są zakryte. Nie wszystkie korektory, powiem szczerze, sobie z tym radzą.
Natomiast ten jak najbardziej sobie daje radę. To jest odcień 10 Light Rose i ja Wam mówiłam w teście, że on jest lekko dla mnie za jasny i rzeczywiście taki jest. Co prawda to nie wygląda źle, bo w kamerze wtedy, pamiętam w teście, to wyglądało okropnie. Zresztą tak samo jak bronzer, natomiast na żywo to nie wygląda tak źle. Ja te oczy mam ładnie rozjaśnione. Nie widać zmęczenia, nie widać sińców. Ale następnym razem kupię sobie ten ciemniejszy kolor. Zresztą on już mi się kończy, bo tak go używam. Praktycznie od tego testu, jak zrobiłam testu, cały czas używam ten jeden korektor. Jest naprawdę świetny, zakrywa wszystkie jakieś tam sińce, które mamy. Zmęczenie też usuwa, znaczy efekt tego zmęczenia, więc wyglądamy na wypoczęte, zdrowe, promienne i w ogóle. Nie waży się, wygląda cały dzień tak samo pod tym okiem, jest bardzo lekkim podkładem, lekkim korektorem, także naprawdę jestem mega zadowolona i na pewno sięgnę po następne opakowanie, tylko tak jak mówię, w mniejszym opakowaniu. Również Wam polecam, żebyście przetestowały. I ostatni produkt z kolorówki i ogólnie w dzisiejszych ulubieńcach to jest też marka Essence. Marka Essence, którą jak wiecie uwielbiam. Jest to tusz do rzęs Volume Stylist, 18 godzin. Ja mam już jedną taką maskarę różową, a to jest fioletowa. Była różowa i fioletowa. Ona ma troszkę inną szczoteczkę niż tamta, bo tamta ma taką bardziej w półksiężyc. Natomiast ta ma taką troszkę dziwną, ale bardzo fajną. Jeżeli chodzi o ten tusz, to jest tusz oczywiście, który ma nam dać, wydłużyć te rzęsy. Tak, i ona ma się utrzymywać 18 godzin niby. Wiadomo, że ja tego 18 godzin nigdy makijażu raczej nie miałam, nie zdarzyło mi się przynajmniej. Aczkolwiek tusz bardzo dobrze mi się sprawdza. Ten różowy również jest świetny, wiecie, że ja go lubię. Tym razem kupiłam sobie ten, bo chciałam go przetestować, czy on rzeczywiście jest fajny. Widziałam nawet na angielskim YouTubie testy, porównanie tych dwóch tuszy i tak naprawdę nie było jakiejś zbyt wielkiej różnicy. Ja nie robiłam tego, szczerze mówiąc. Ostatnio właśnie używam ten tusz, on się u mnie świetnie sprawdza, nie osypuje się, wygląda na rzęsach bardzo ładnie, te rzęsy są ładnie podkreślone, wywinięte, zresztą ja jeszcze przed tym używam zalotki, więc to jeszcze daje efekt lepszy. Także tusz jak najbardziej mogę też Wam polecić. Najważniejsze jest to, że przez cały dzień tak naprawdę jest na rzęsach, a nie tutaj, wiecie, nie robi nam się efekt tak zwanej pandy. Także mogę Wam polecić. To by było na tyle w dzisiejszych ulubieńcach. Jak widzicie, nie było dużo z tych produktów. Mam nadzieję, że film nie trwał zbyt długo. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, jak się u Was sprawdził. Zawsze jestem tego ciekawa. I przypominam, po raz kolejny, zawsze będę to powtarzać, że to, co się sprawdza u mnie, czyli te produkty, które ja Wam pokazuję i one są świetne dla mnie, niekoniecznie muszą być świetne dla Was. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie, a ja już zapraszam Was na moje kolejne filmy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!